Witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem będzie to pad od SteelSeries Stratus XL. VR, kompatybilny z Oculus, HTC i Gear VR. Kompatybilny jest z platformami Windows, Android, łączy się przez Bluetooth. Dodatkowo tym padem zarządzamy też tak samo jak w przypadku myszki Rival 100 przez aplikację SteelSeries Engine 3. Przystępujemy do otwarcia. Wyciągamy naszą czarną walizeczkę. Możemy sobie postawić. Mamy logo SteelSeries. I przystępujemy do otwarcia. Gumeczka. A, gumeczka się trzyma. I tak oto prezentuje się nasz gamingowy pad. W zestawie mamy baterię. Nasz padik. No, trochę waży. Jest coś jeszcze. Instrukcja. Coś ciekawego piszą. Standardowa konfiguracja. Nic więcej nie ma. I tak oto się prezentuje nasz padzik. Przyciski miękko chodzą. Nie latają triggery. Te przyciski też. Tutaj mamy baterię. On, off. Możemy też zrobić wersję, że będzie nasz pad po kablu, bo mamy port micro USB. I położymy nasz pad. Waży 243 gramy. Z bateriami waży 290 gram. Przystępujemy do włączenia. Lampki się nam świecą. Nawet zaczęły mrygać. Teraz skonfigurujemy go z komputerem. Jeśli ten pad jest podpięty do systemu, jeśli podepniemy tego pada pod system Android, inaczej będą nam mrygały diody, a inaczej będą nam mrygały jak podepniemy go pod system Windows.
Jak widzimy, wali się nam jedna dioda. Mamy już podpiętego go do systemu Windows. Akurat nam się właśnie gra szykuje. Na ekranie wyświetlają się komunikaty. I zaraz zobaczymy, jak to cudo się wpisuje. Dostęp do wszystkich przycisków mamy w zasięgu jednej ręki. Wybierzemy sobie jakąś misję. Coś innego. No to tam tak nic trudnego. No my przetestujemy, jak się spisują analogi. Zaczynamy.
Przechodząc do podsumowania, pad od SteelSeries, model Stratus XL, idealnie nadaje się do telefonu, do urządzenia z Androidem, na przykład smartfona, jak mieliśmy tę okazję, albo tabletu, ale także też do komputera. Można go podłączyć do komputera na dwa sposoby, co też się chwali, czyli bezprzewodowo dzięki bateriom i wbudowanemu Bluetooth oraz dzięki ukrytemu łączu micro USB. Niestety kabel nie jest dołączony w zestawie, ale każdy pewno w domu ma niepotrzebny kabel, więc można go podłączyć też po kablu, gdybyśmy nie mieli pod ręką baterii, a bylibyśmy zagorzałymi graczami pasjonujący jakieś rozgrywce. Pożywo dość dobrze się go trzyma, analogi dobrze chodzą, przyciski też dobrze działają, nie narzekam na niego, wpisuje się bardzo dobrze, więc mogę polecić go i też wydać moją rekomendację. Polecam ten produkt w 100%, gdzieś tutaj pojawi się znaczek. Dziękuję za uwagę i zapraszam. Oczywiście link do testowanego sprzętu będzie w opisie pod filmem. Ja dziękuję ze swojej strony i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Siema!